Hej, z tej strony Lumpgra. A to kolejny odcinek, nie wiem już który, ale dekadówki takie, o jaką prosiliście. Ale w wersji skróconej, bo wybraliśmy, słuchajcie, tylko najlepsze rzeczy, które uważamy, że naprawdę są wielkimi perełkami. Nie będziemy pokazywać jakichś t-shirtów za $30 czy tego typu rzeczy, no bo to uważamy, że jest bez sensu. Pokażemy wam tylko takie najlepsze rzeczy. Tak, perełki z ostatniego w sumie miesiąca, co przekłada się na jakieś 12 dni lumpowania, coś takiego. Lecimy, zaczynamy od męskich. No jest to jersey Disney Pluto i my kupiliśmy go, słuchajcie, po dostawie za 13 zł, jest taki ładny haftowany i myślę, że sprzedamy go za 200 zł, myślę, że uda się za tyle, bo ma właśnie takie fajne hafty wszędzie, no i po prostu jest super ładny. Lecimy dalej. Kolejna rzecz to legendarny sweter legendarnej firmy Carlo Colucci. Ależ on jest legendarny. Pozdrawiam Rafała, wiem, że byś chciał taki znaleźć. Kiedyś przyjdzie na ciebie pora. Piękna rzecz, kupiony za 6 w retro, ze zniżką daje 5 i sprzedamy go za jakieś podobnież 200. Kolejna dosyć taka basicowa rzecz, jest to polówka Prady i ma takie w sumie fajne z przodu kieszonki i ona, słuchajcie, kosztowała 16 zł i myślę, że 100 na niej zarobimy. Nie bójcie się, basiców też są warte swoje, niekoniecznie w granicach naszego kraju. To jest koszula, słuchajcie, Missoni Sport. No. Nie żarty. Faktycznie jest bardzo sportowa. No, na WF, słuchajcie, w sam raz jak znalazł. Podobną polówkę mieliśmy, sprzedaliśmy ją za około chyba 160 zł. No, coś takiego. Jest podobnie, są koszule z ceny około 160 zł. Ładna rzecz. I drugie, Missoni z ciekawą historią. No jest to, słuchajcie, vintage cardigan Missoni. Takie właśnie ładne wzory. I ja, słuchajcie, chciałam go wziąć tylko dlatego, bo miał właśnie takie kolorowe wzory i był dosyć ciekawy, a że sprzedajemy swetry na naszym Vinted, sweterkowy, więc stwierdziłam, że no, słuchajcie, 16 zł, no to można wziąć jak pewna stówka zarobku, ale zaglądam do środka, żeby sprawić skład, żeby sprawić, czy to jest, co to jest, czy to akry, czy to wełna, a tam się okazuje, że jest to Missoni. Więc warto sprawdzać metki. I myślę, że na nim zarobimy, no, nie 100, a 400 na pewno. Główna linia. Kolejna rzecz to koszulka MCQ, czyli pod linii Alexandra McQueena. No i taka koszuleczka kupiona za złotych 10 zł. Sprzedamy ją spokojnie za jakieś 8 dyszek. Co my tu mamy? A, jest to t-shirt Vivienne Westwood, kupiony za 13 zł. A myślę, że sprzedamy go za 6, za 7 dyszek. Jest to dosyć taka ładna rzecz. Kolejne rzeczy, dwie. Są to koszulki znanej na całym świecie piosenkarki Tiny Turner. Wika ją bardzo lubi. No i słuchajcie, one są rok, obie. Nowe, jeszcze z naklejkami, więc ktoś po prostu je kolekcjonował i nigdy nie założył. One, słuchajcie, były na wyprzedaży po 4 złote sztuka. Tak, czyli 8 złotych. Myślę, że super cena. No i po około 80-100 dolców, tak upraszczając, dostaniemy za nie, myślę, że około 500 za obie łącznie. Myślę, że wykonalne. Kolejna rzecz. Denim Helmut Lang. Nie wiem, że nie widać i na początku nikt chyba nie widział, ale Wika zobaczyła detal na guziczku. No, bystre oko. Bo słuchajcie, Helmut ma metki, jak się okazuje, dzięki Bory za informację. Tutaj ma tagi na kieszeniach. W ogóle on kosztował 24 zł, więc niemało na dostawie. Sporo. Ale nawet, słuchajcie, 500 za taki denim można dostać. Nawet więcej, ale powiedzmy, że wystawimy go i sprzedamy za 500. Kolejna rzecz. Są to właśnie takie ciekawe. Nie tą stronę pokazujesz. Ach, kurczę. Takie spodnie. Trochę spodnie, takie jakby nawet jej powiedziałam jak spódnica. Też właśnie z marki Helmut Lang. Są wełniane z podszewką jedwabną. I one, słuchajcie, kosztowały 24 zł, więc tak samo jak poprzednie. I myślę, że za nie z 300-350 zł dostaniemy. Są bardzo ciekawe i dodam do tego, że one są męskie, wcale nie są damskie, więc fajnie, dosyć ciekawe i nowoczesne na pewno. Kolejna rzecz to vintage long sleeve z 92 roku zespołu Madness. To jest w ogóle świąteczna z tego co widzę trasa. I taki long sleeve to około 60 dolarów, powiedzmy, że 200 na czysto dla nas kosztował 13 zł. No teraz w większości, słuchajcie, rzeczy zostawiamy ceny, no wiadomo, tyle jest tych rzeczy, że czasami nie pamiętamy konkretnie. A zwłaszcza ja. Więc wolimy zostawić i w razie czego spojrzeć, jaka była cena. Nie zaszkodzi. Kolejna rzecz to jest... Nie ma ceny, pierwsza rzecz. A, bo ja pamiętam. Dobrze, to twoja kolej. Jest to, słuchajcie, vintage long sleeve zespołu Nightwish i on kosztował 7 zł. A myślę, że sprzedamy go za ile?
oczywiście. Tyle samo, gdzieś podobnie jak poprzednio. Bardzo fajne. Kolejna rzecz to bluza kupiona za 19 zł marki Gap. No to jest właśnie ten modny kolor, co ta kamizelka z North Face'a i nosiła ją któraś z Kardashianek, nie pamiętam która, ale każda dziewczyna marzy po prostu o takim kolorze, żeby mieć na sobie. Dostaniemy za nią myślę, że około 150 zł, nawet w Polsce, z racji na kolor. Kolejna rzecz to koszula. Jest to właśnie w taki charakterystyczny print, monogram, kratę? To z bliska nie wiem, będzie to widać dopiero. Z daleka to jest krata, z przodu, znaczy z bliska widać, że to jest taki monogram właśnie. No i jest to koszula marki Saint Laurent. Ona kosztowała u nas chyba 7 zł? Z czego pamiętam, i myślę, że sprzedam ją za 100-150 zł. Kolejna koszula kosztowała aż 12 zł, po zniżce wychodzi jakaś dyszka. Jest to koszula Burberry, tutaj ma od tej strony ma kratkę tylko na kołnierzu, ale jest, słuchajcie, lniana i ma tutaj też jeźdźca wyhaftowanego i myślę, że podobnie jakieś 150 zł spokojnie dla nas. Tutaj zatrzęsienie tego Burberry i no, Burberry same teraz Burberry. Będzie. Taki basic, ale jednak warkocz. Kosztował 7 zł? Mhm, tak. I myślę, że sprzedamy go za 150 zł. Ten kupiony był, pamiętasz, na minus 50? Za 7 zł? Też jakoś tak. Też śmieszne pieniądze. On jest basicowy, tutaj ma tylko haftowanego takiego też w tym samym kolorze jeźdźca. Ale jest z kaszmiru. I jest nówka sztuka, więc myślę, że też, no, zaniżając 150 zł za niego. Ten był znaleziony razem z tym warkoczem, taki militarny trochę, z łatkami skórzanymi. Swoją drogą nawet nie znaleźliśmy go na dostawie, tylko kilka godzin po, bo ktoś po prostu myślał, że to jest fake. Tak, i widzieliśmy atletyczne czeki tego swetra. No, ale się okazało, że są legitne. No i ten myślę, że spokojnie już 200-250 zł. 250 zł myślę, że spokojnie z tego bardzo ładne jest można wołać, naprawdę. Bo to taka porządna naprawdę rzecz. No teraz rzecz wyprzedażowa za 2 zł, słuchajcie. Jest to podpinka do trencha. Do płaszcza w zasadzie. Jeszcze to jest linia Burberry's, czyli vintage linia marki Burberry. No i co tu mówić, no jest wełniana, jest w kratę. No i szczerze nie wiem jak to wycenić, ale myślę, że za 150 zł to na pewno pójdzie, bo czasami są właśnie płaszcze bez podpinki, no a jednak z podpinką cena już jest o wiele wyższa. Kolejna rzecz to taki duży, duży tees. Tony Montana, Scarface. No i to jest na licencji. Ogólnie zauważyłem, że Scarface, podobnie jak teraz Disney, kiedyś dawał praktycznie wszystkim licencje różnym firmom. I ciężko w zasadzie odróżnić bootleg od czegoś oryginalnego. Ale te wszystkie takie oversize'owe rzeczy Scarface'a spokojnie 50-60 dolców, więc jakieś 200 dla nas. A kosztował? O, nawet jest. Czyli 16 zł kosztował. Mm-hmm. To jest, słuchajcie, t-shirt znaleziony w Warszawie, w centrum. Był wyceniony za 35 zł? No myślę, że sprzedamy go za ile? 120 zł? Więcej, 150 spokojnie, to dużo logo. 150. A może zostawimy sobie? Może zostawimy sobie, całkiem ładny. Kolejna rzecz, jest to zakupione za 13 zł Moschino jeans, teraz jest Love Moschino. I taka koszulka, za nią dostaniemy myślę, że spokojnie z 8 dyszek do stówki. Bardzo ładna. O, fajna rzecz. Jest to, słuchajcie, vintage anorak Fred Perry. Jest przepiękny, bo nawet nie jest w takim białym kolorze, jest taki dosyć kremowy, ładny bardzo. Jest duży, no i on kosztował 29 zł na dostawie i myślę, że z 250 z niego wyciągniemy. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Uff, to było drogie. Oj, ciężkie. To jest bardzo ciężkie, kosztowało na wagę chyba 7 dyszek. Aż z rąk wypada. 7 dyszek to kosztowało. Ważyło z 1,5 kilo. Tu nie mam wprawdzie patki, bo to jest linia denims, ale to jest Stone Island. Coś przyczepiłeś go. Wełniany. O. Kurczę, spodnie, ale to później te spodnie będą. Muszę czekać na swoją kolej. Taki troszkę dłuższy, ale nie jest aż tak długi. To nie jest oczywiście główna linia z Stone Island, ale mimo tego chodzą po około 700-800 zł. Spokojnie, to tyle go sprzedamy. Kolejne. Słuchajcie, wybrakowane trochę. No dosyć ma takich kilka dziur, ale ma guziki ładne. Tak. I kosztował 19 zł, no więc myślę, że w dalszym ciągu w tym stanie jest 200 jest warty. I jest to Stone Island. To jest też Stone Island, to jest krunek troszkę starszej kolekcji. Nie ma guzików, ale widać, że miał miejsce na guziki, bo to się po prostu wyrwał. Ale właśnie po to my bierzemy rzeczy takie dojechane bardzo mocno w całym stanie, żeby właśnie mieć guziki. No i takie guziki na przykład mamy, doszyjemy, zabarwimy go trochę Simplicolem, polecamy też bardzo ten produkt i myślę, że spokojnie 300 za to dostaniemy. A to kosztowało z kolei 12 zł, czyli no dyszka tak. Po zniżce. Kolejna rzecz, też w sumie pokrewna, bo to jest CP Company. Jest taka sweterkowa bluza, bym powiedziała, i ona kosztowała bardzo tanio na dostawie, bo 5 zł, no dosyć taki basic, ale myślę, że 150 zł za niego dostaniemy. Tak, dużo osób tych basiców właśnie z CP szuka i je bardzo lubi. No jest to super jakość, nie ma co się oszukiwać. Tak, najlepsze materiały. Tym razem jest to
Valentino Jeans, nieistniejąca już linia. Spodnie w sumie, które i krojem, jak i materiał naprawdę są zajebiste. I sam w takich chodzę. I myślę, że za nie spokojnie dostaniemy około 150 zł. A daliśmy za nie 12 zł. Ralph tym razem. Jest to taka granatowa Harringtonka. I ona kosztowała nas chyba 6 zł albo 7, więc jakoś bardzo tanio i to był w ogóle dzień dostawy, więc super tanio i super cena. I jakieś 150 spokojnie do przodu. To rzecz z ostatniej dostawy piątkowej. Jest to właśnie taki sweterek Ralph z flagą. Bardzo, bardzo ładny, kosztował 8 zł, a dostaniemy za niego myślę, że z 200, może na 250 zł. Myślę, jest super. Spokojnie. Jest świetna jakość, słuchajcie, naprawdę. Tak. Mega. Te flagi warto brać, nieważne w sumie jaka to linia, bo i tak są podobnie warte. Teraz takie spodnie, dwie pary Carhartów, te po 10, a te po 10. Więc 20 zł, tu zniżka, bla bla bla, 16 zł za dwie. I każdą myślę, że po 100 uda nam się sprzedać, bo są nówki sztuki. Jakiś skajcik kupi. Teraz mamy niestety niekomplet z firmy Pangea. Jest to, słuchajcie, bluza nowa z metkami i kosztowała ona 34 zł. I myślę, że jest warta z 400. A u Daniela są spodnie tejże samej firmy, też z metkami, z tego samego dropu, za 29 zł drogo. Ale spokojnie też za 300 jakoś to da się sprzedać, więc myślę, że 700 na plus. Kolejna rzecz to sweter. Jest to, mi się wydaje, że to jest stary handmade. To jest oczywiście z kultowej, bestsellingowej kreskówki Wallace i Gromit. Wszystko z tej serii dosyć dużo warte, więc myślę, że spokojnie jakieś 300 nawet za to. Myślę, że wystawiłem przynajmniej za 80 dolarów. Spokojnie. A kosztowało nas na dostawie 24 zł, więc też niemało. No ale jest super. Cudo, piękna rzecz. I to, co wszyscy lubią, to już w ogóle takich uniseksów trochę weszliśmy. Mamy Polar, słuchajcie, pierwszy raz taki widzę, w delfiny. I on dosyć sporo kosztował, bo na dostawie nas kosztował... Minus 12,5, 37,5 zł. No ale myślę, że no to jest czysty zarobek, 250 zł pewny. Na luzie. Tak samo i ten, tylko ten, słuchajcie, nie tyle zamek jest do zrobienia, to sama maszynka do zamka, do po prostu dołożenia tutaj, więc kwestia pójścia do pasmanterii czy znalezienia dawcy i mamy też 2,5 spokojnie zarobek. No, a kosztowało 19, więc super. Super. Jesteśmy po krótkiej przerwie na ogrzanie budynku. Było bardzo zimno. I słuchajcie, zapodziała nam się jeszcze jedna rzecz męska. To moja wina, bo ja tak typowy Polak trochę, popatrzyłem, że błyszczący, to boję się do damskiej. Ale reflektuje się i... Męskie spodnie od Muglera. Takie właśnie błyszczące. Kosztowały nas... 20 zł. Dużo. Dużo. Ale są bardzo, bardzo fajne i myślę, że one są warte 500. Myślę, że na spokojnie. To bardzo rzadkie do znalezienia w ogóle, no, tego projektanta. My w naszej całej karierze znaleźliśmy z Muglera chyba dwie rzeczy. Tak. Trzecią kiedyś znaleźliśmy, ale była bardzo, bardzo droga. Teraz rzeczy damskie. I na początek coś po prostu boskiego. I jest to, słuchajcie, taka vintage'owa, w takim właśnie kroju z lat 2000, torebka Carolina Herrera. Jest po prostu przecudowna i ona kosztowała 29 zł. I myślę, że ona jest warta z 1000 zł co najmniej, ale jest tak piękna, że chyba ją zostawię sobie, więc i lecimy po dalej. Kolejna też, o kurczę, tu damskim mocniejsze rzeczy niż męskim będą. To jest, słuchajcie, lniany sweter Hermes. Czy tam Hermes, jak kto woli w Polsce. I jest to len pół na pół z bawełną. Kosztował 16 zł i podobnie jak torba jest to 1000 plus, albo powiedzmy, że 1000. Bardzo ładna rzecz. Piękna. I bardzo stara. Przechodzimy do takich właśnie kurteczek i marynarek z marki Louis Vuitton spod linii Uniforms. I u mnie kurteczka kosztowała 29 zł. A tutaj 19. Jest to w sumie tylko linia Uniforms, ale myślę, że z 200 od sztuki dostaniemy. Na luzie. No jednak Louis Vuitton, no jakie by nie było. Kolejna rzecz to jest kolaboracja marki Lindex i Missoni. Ostatnio taki sweterek, podobny w sumie. Identyczny, sprzedaliśmy co? Za 270 zł dla nas, więc super. I za tyle na pewno pójdzie też ten. A kosztował? Drogo kosztował. 25 zł, ale w dalszym ciągu warto. Oczywiście. Kolejna rzecz. Tym razem kiecka, w zasadzie spódnica. Długa. Spódnica, kiecka, to jest sukienka, no ludzie. A, co za różnica. I w sumie znalazłem ją, na początku patrzę, wrócę na lewą stronę, ale patrzę później, że nie, że to jest znane wszędzie przeszycie, czyli Maison Martin Margiela. Cały napis jest wytarty, więc w sumie nie znaleźliśmy z jakiej to kolekcji, z jakich lat, ale jest trochę starsza i taka spódnica to przynajmniej 400 zarobku dla nas. Zaczyna się Versace, to nie żarty. Versace. Mamy tu właśnie takie w przepięknym kolorze jeansu, spodnie Versace.
z charakterystyczną naszywką z tyłu. Kosztowały 7 zł i myślę, że dostaniemy za nie z 200. Na pewno są przepiękne i mają super krój. No i Versace za 15 perełka. Zł, ale wyszło pewnie 13 albo 12 z hakiem. Jest to taka kurteczka, trochę katanowa, no krop katana można powiedzieć, tylko że ona jest z takiego bawełny, nie jest dżinsu. Z takiej bawełny. Z takiej, właśnie takiej. Z takiego bawełny. Takiego bawełny. Tutaj na przebitkach pokażę też takie jety w kształcie meduzy, które ona tutaj ma. No i takie coś, słuchajcie, w idealnym stanie to myślę, że spokojnie 8 stów zwyż można cenić, ale powiedzmy, że te 8 stówek ją sprzedamy. Przepiękna jest. Cudo. Spódnica. Jest to spódnica wełniana Jeans Under. Kosztowała 10 zł, więc sporo. Ale myślę, że 10 razy tyle wyjemy. Jeans Under po raz drugi. Tym razem to taka śmieszna, trochę płaszczykowa marynarka z białymi perłowymi guzikami. Aha, ale śmieszna. Śmieszna. Niezły żart. Takie dziwne, śmieszne, hehe, marynarki myślę, że spokojnie około 400 stówek latają. No i tutaj już mocniejsza rzecz za 25 zł, czyli jakieś 21-22. Jest to taka kurteczka skórzana, też marki Jeans Under. No jest po prostu boska, no słuchajcie, jakość tej skóry jest ekstra. I myślę, że taka kurteczka jest warta z 700-800 zł, na pewno jest świetna. Teraz akne, czyli po możesz polsku próbować to ułożyć. Trądzik. Zostanę trądziku, zanim to ułożę chyba po raz kolejny w swoim żywocie. Oby nie. Nie wiem, to trzeba było pokazać na manekinie. Jakoś tak się tu wkłada, czy się tu, nie wiem. Nie, no, ja nie nakładam tego. 12 zł, czyli jakaś dycha. No i myślę, że z 200 spokojnie do przodu, z racji, że to jest jedno? Nie. Nie, to nie jest jedno. Ale taka asymetryczna zupełnie. No coś ciekawego na pewno. No to na pewno. Taki płaszczyk teraz będzie kupiony za dyszkę w polskim towarze. Mm-hmm. Kto ma wiedzieć, to się tutaj domyśli, gdzie. No i właśnie w takim pięknym różowym kolorze, trochę takim cukierkowym. I myślę, że za niego dostaniemy z 300. Jest bardzo ładny. Kolejna rzecz to Ralph, ale słuchajcie, to nie jest byle jaki Ralph z koniem z TK Maxa. To jest, słuchajcie, fioletowa metka, dobrze mówię? Fioletowa. Tak. Fioletowa metka, czyli Purple najwyższa. Label. Najwyższa kolekcja Ralpha. Czyli purple to jaki kolor? Purpurowy, ale no fioletowy. No, tak. Purpura, no tak. Fiolet, tak. Daltonista. I one są takie dzwonowate. Bardzo fajny materiał. No i około, myślę, spokojnie 300 za nie. Świetne. Ciśniemy, a kosztowały 19 zł. Mamy taką sukienkę dość po prostu, z ozdobną taką koronką tutaj. Jest to sukienka marki Red Valentino, była wycena na 14 zł, więc wyszła 7. No, uważam, że super. No, jest warta na pewno 400. Kolejna marka top of the top, można bardzo powiedzieć. Luksowa. Oj, tak. Brunello Cucinelli. Sprawdźcie mnie, jeśli się wymawiam. Full kaszmir, taki trochę kardigan, trochę marynarka. Powiedział, że marynarka po prostu z sweterkowego materiału. Mm-hmm. Z tyłu ma piękną kokardkę. No po prostu klasa. 14 zł. Dostaniemy za nią ile wika? Ja myślę, że 3-4 stówy na pewno. Na luzie. Teraz wlatują spodnie z marki Moschino. Razy dwa z linii Cheap and Cheek. Jedno są takie właśnie ozdobne kwiatuszki. I one kosztowały 8 zł. A drugie też za 8 z takimi trochę jak marynarka. Materiałowymi guzikami, bo przy tej materiały. No, to dosyć takie ciekawe. Myślę, że jest stówka od sztuki. Na spokojnie. To jest Isabel Moron. Takie wełniane, trochę męsko-garniturowe. Tak, garniturowe właśnie, takie spodnie. Za ile? Za 19 zł. No, myślę, że jest 200 warte. Główna linia jednak. O, to cudo. Coś bardzo, za bardzo 4 ładnego. Złote. Piękna rzecz. To jest unikat, słuchajcie. Ja myślałem, że to w ogóle jest po prostu ładna kurtka, którą na bazar wywiesimy, a to jest, słuchajcie, vintage Alessi. W idealnym stanie, z takimi właśnie zdobieniami. No jest naprawdę bardzo, bardzo piękna. Ja myślę, że ona to co najmniej jest 250 zł, bo po prostu tak jeszcze nigdy nie widziałam. Jest piękna, przepiękna. Rzecz. Detale pokażę na przebitkach, bo się aż proszę. No, mega. O, to jest, słuchajcie, historia. No. Byliśmy wczoraj. Wczoraj byliśmy na bazarku. Słuchajcie, tylko przyszliśmy na bazarek, umówiliśmy się tam z moim dziadkiem i patrzymy, a jakiś pan sprzedaje ciuchy. Na ogrodzeniu to w ogóle wisiało. O, tak wyglądało. I słuchajcie, pytamy takiego dziadka, który to sprzedawał, ile on za to chce. Mówi 50. Chcieliśmy się potargować, ale dziadek był bardzo, bardzo twardy. Stwierdziłem, a, niech ma na piwo. I za 5 dyszek taki piękny, wełniany płaszcz od Max Mara Studio, czyli najwyższa linia Max Mary. No, jest po prostu boski. No, wykosztuje z 3-3,5 tysiąca złotych. Jest właśnie taki bardzo długi. Podszewka w środku jest w idealnym stanie. Tu ma właśnie taki wielki napis. No,
mega, no po prostu to jest warte z 800 tysięcy złotych na pewno. Chociaż sama też będę mierzyć, bo jest cudowny. Jest w perfekcyjnym stanie, co trzeba dodać? Ja bym powiedziała, że jest nigdy nie nałożony, naprawdę. Max Mara, po raz kolejny, tym razem zwykła Max Mara, ale taki fajny, gruby splocik. Ładny kolor bardzo. Jest to właśnie taki kardigan z ozdobnymi guzikami. To jest kolor khaki, czy to jest inny? Tak, tak, tak. To jest kolor khaki. I on kosztował 16 zł. Jest wełniany właśnie. Tu ma właśnie taką ozdobną, jakby fireneczkę taką. I ja myślę, że za niego dostaniemy 400, jest naprawdę bardzo ładny. Tu mamy w ogóle taką firmę, którą pierwszy raz znaleźliśmy. To jest Print by Thornton Bregacy. Albo zamki Riri, właśnie więc... zamek mnie naprowadził, że to może coś być i się okazuje, że faktycznie wielotysięczny retailer to ma. Materiał się wydaje lichy w dotyku, ale to myślę, że celowy zabieg. Taka, to jest taka sztywna taka jest. Taka trochę tandeta, ale... celowa. No i jak mówię, 1000 retail, więc myślę, że parę stówek powiedzmy. No z 500 warto. 500 na pewno. No i tu chyba ja też muszę powiedzieć. No. To jest już klasyk. Słuchajcie, ostatnia rzecz to jest Marie François Girbo. Skojarzyło mi się to, słuchajcie, z takimi militarnymi uniformami, trochę jak takie. Spadochroniarze mają taszelki do przypinania tego wszystkiego, nie? To mi się tak właśnie skojarzyło. Fajny militarny design. Daliśmy za nią chyba z 2 dyszki. Coś takiego. Albo 3, 2 dyszki mi się wydaje. Chyba. Powiedzmy, że 3 dychy i sprzedamy ją spokojnie za 200, bo jest naprawdę nówka sztuka i przepiękna. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Ten wieszak się naprawdę świetnie sprawuje. No, możemy wam pokazać 2 razy tyle rzeczy. Tak, bez przewieszania. No i myślę, że widzimy się pewnie pod koniec stycznia, początek lutego, bo mamy grafik zapełniony cały czas. No. Jak nie latamy po ciuchach, w sumie mało latamy po ciuchach, ale cały czas sprawy remontowe, wiecie o co chodzi. Tak, no i terminy gonią terminy i tak to wychodzi. Do Warszawy też jedziemy, jutro też jedziemy do Warszawy, więc mamy co robić, ale myślę, że spokojnie kolejna dekadówka w tym waszym ulubionym formacie wleci. Wleci też niedługo kolejny odcinek z remontu, bo już pan Marek skręca meble, także będzie to no, pokazywać. No, dzieje się, słuchajcie. Na sprzęty musimy trochę poczekać. No i mam nadzieję, że uda się w końcu nagrać nam jeszcze w starym mieszkaniu, ostatni, ten w końcu hol z Zalando obiecywany. Tylko no. Musimy tego przysiąść, ale słuchajcie, bardzo, bardzo nam zależy na tym, zwłaszcza chyba mi. No mi to obojętne. Napiszcie, czy byście chcieli, może nas trochę zachęcicie. No i co? Trzymajcie się i na razie. Hejka.